Świąteczny duch. Na pewno zgodzicie się ze mną, że w życiu stajemy przed różnymi trudnymi wyzwaniami. Ale Boże Narodzenie spędzone w gronie najbliższych to magiczny okres. Ludzie wydają się milsi, bardziej wyrozumiali i radośni. To czas, gdy rozkwita nadzieja i wiara. Wiara w to, czego nie widać. Jest śliczna. A gdybyśmy tak, pomimo przeszkód, potrafili być lepsi przez cały rok? Witaj, Gwen. Piękny dzionek. Czyż to nie byłoby miłe? Może w tym roku spróbujemy? Może uda nam się utrzymać świątecznego ducha przez cały rok? I gotowe. Dzięki za wsparcie. Dobry chłopczyk. Jak poprawić sprzedaż o tej porze roku? Mam odebrać? Kto mówi i co to za temat? Wesołych świąt. Co z moją obiecaną kawą? Przydałaby mi się właśnie teraz. Jestem w Laurel Springs, urodziny brata, pracuję w lokalnej gazecie. Jak się miewa twój brat? Kończy misję i na święta wraca do domu. Cudownie. Od nowego roku mogłabym wrócić do pracy. Tym razem będzie inaczej. Ty nie umiesz inaczej. Zdystansuję się. Akurat. Zamiast pisać o pożarze, zaczęłabyś sama go gasić. Za bardzo się angażujesz, tak jak ostatnio. Zawaliłaś termin, bo goniłaś za duchem. Jesteś dla mnie jak córka, ale muszę pilnować interesu. Przemyśl to. Jasne. Tak czy siak, nic nie tracisz. Nuda. Totalna nuda. Muszę kończyć. Tęsknię. Wiem. Stali. Zbierajmy się. Coś ładnie pachnie. Umieram z głodu. Jesteście. Wiecie, czemu zrobiłam wam ulubione śniadanie? Bo wczoraj je wam obiecałam. Hola, hola, a co wy obiecaliście? Że nakryjemy do stołu i poskładamy pranie. Obietnic powinno się dotrzymywać. Przepraszam, to się już więcej nie powtórzy. Jedzcie. Gdzie wasza mama? Tu jestem. Dziękuję. Jaki dziś dzień? Przez tę pracę na dwie zmiany wszystko mi się miesza. Zaraz, czy to już święta? Nie mogę się doczekać, aż tata wróci. Ja też. To on. Chodźcie. Cześć, tato. Cześć. Mamy się dobrze, a będzie jeszcze lepiej, jak wrócisz. Tak, właśnie w tej sprawie dzwonię. Sytuacja tutaj ciągle się zmienia i na razie muszę zostać. To nie przyjedziesz? Bardzo mi przykro. Święta będą wtedy, gdy do nas wrócisz. Nie rośnij już więcej, póki nie przyjadę. Tak jest. Kocham cię bardziej, niż myślisz. Ja też cię kocham. Dobra, odprowadzę dzieci do szkoły. Dajmy mamie i tacie chwilę porozmawiać. Mam.
Co się stało? Macie wszystko? Prawie. Witaj, Gwen. Jeśli nie masz choinki, mogę ci ją kupić. Czemu ją zagadujesz? Nigdy nie odpowiada. Nie zawsze taka była. Mówi do siebie. Była dla mnie miła, gdy byłam mała. Ciekawe, co się stało. Ścigamy się? Myślisz, że jesteś zabawna, co? Czasami, trochę. Muszę iść do szkoły? Brzuch mnie boli. Przy śniadaniu cię jakoś nie bolał. To znaczy, czy mógłbym zostać dziś w domu? Co się dzieje? No, wolałbym zostać w domu. O co chodzi? O tatę? Nie. A o co? Taki jeden chłopak ze szkoły ciągle mi dokucza. Mam ochotę mu przyłożyć. Bicie nie rozwiąże problemu. Wiedziałem, że to powiesz. Gdy znów cię zaczepi, spójrz mu prosto w oczy i powiedz, żeby przestał. Takie łobuzy prześladują tylko tych, którzy się ich boją. Spróbuję. Chłopaków trudno zrozumieć. Znowu zaczyna, będzie ględzić o Dylanie. O kim? To jej niedoszły chłopak. Przymknij się. Dylan Turner? Tak. Nie jest trochę starszy od ciebie? Któregoś dnia dojdzie tu do ciężkiego wypadku. Sygnalizator od dawna jest zepsuty. To czemu go nie naprawią? Miasto nie ma pieniędzy. Hey Morgan. Skup się na nauce. Inne sprawy same się ułożą. Dobra, lecę, bo się spóźnię. Poczekaj na mnie. Kocham was. Zebranie w ratuszu. Pomóc panu? Dziękuję, nie trzeba. Na pewno? Wszystko pod kontrolą. Proszę wsiąść do auta. Słucham? Proszę wsiąść do auta. Przepraszam. Proszę zapalić silnik i powolutku dodać gazu. Wspaniale. To był dobry pomysł. Dziękuję. Daniel, Charlotte. Mieszkasz tu? Tak. Cieszę się. Miłego dnia. Już jest miły. Możesz powtórzyć? No idea.
Hey, Charlotte. Good morning. When you get a chance. Zajrzyj do sklepu. Zrobiłam nowe szaliki w twoich ulubionych kolorach. Chętnie. Good morning, Joe. Witaj, Joe. Good morning. Wiecie, czemu zwołano to spotkanie? Nie, ale paru ważniaków z miasta wynajęło u nas pokoje aż do świąt. Charlotte, pastorze, oboje wygłosiliśmy dziś kazanie. Podobał mi się twój artykuł. Cieszę się. Czy w niedzielę możemy liczyć na twoje niebiańskie ciasteczka? Oczywiście. Witajcie. Dziękuję za przybycie. Ostatnie lata były dla nas ciężkie, ale panowie z firmy deweloperskiej Hansler i wspólnicy przybyli złożyć nam propozycję, która być może poprawi naszą sytuację finansową. Powitajcie proszę Ricka Bucknera. Cześć. Miał się z państwem spotkać mój szef. Jestem. Przepraszam za spóźnienie. Pan Zosia Samosia. Nazywam się Daniel Hansler i jestem prezesem spółki Hansler i Wspólnicy. Mam dziś do państwa jedno pytanie. Ile warte są państwa firmy? Spytam raz jeszcze. Ile realnie mogą być teraz warte? Niewiele. Mniej niż za nią dałem. Czemu pan pyta? A gdybym powiedział, że moja spółka zapłaci podwójną cenę za każdą z tutejszych nieruchomości? Czego tak naprawdę pan chce? Zamierzam przebudować całą ulicę główną. Poznajcie Laurel Springs, miasteczko, które liczy sobie już 150 lat. Oferuje wszystko, czego trzeba, żeby żyć i pracować. Poczynając od nowoczesnej ulicy głównej. Dziękuję, panie burmistrzu. Charlotte, prawda? Czemu chcesz modernizować Laurel Springs? Żeby przestało być małym, sennym miasteczkiem. Wiesz, że najbliższa autostrada jest 50 kilometrów stąd? Tu jest napisane, że mamy tylko 5 dni na podjęcie decyzji. Wiesz, że zbliżają się święta? Słyszałem. Przyda się wam taki prezent. Przydałyby się nam nowe stroje dla chóru, doprawdy? Tak. Kilka rzeczy w mieście wymaga naprawy. Świetny pomysł. Ale najbardziej przyda nam się czas, żebyśmy mogli stanąć na nogi. Nie musicie nas ratować. Przepraszam, nie zapamiętałem nazwiska. Hart. Charlotte Hart. Redaktor naczelna tutejszej gazety. O. Czytywałem wnikliwe artykuły Charlotte Hart w New York Chronicle. To byłaś ty? Wow. Jak tu trafiłaś? Pan wybaczy. Kto mówi i co za temat? To ja. Nie przyjmę cię z powrotem do pracy. Nie o to chodzi. Potrzebuję informacji o firmie Hansler i Wspólnicy. To duża sprawa? Dla mnie tak. Jak było w szkole? Nie za dobrze. Nie posłuchałem twojej rady. Mam odrobić jego pracę domową. Nikt nie może cię zmuszać do robienia czegoś wbrew sobie, zwłaszcza czegoś złego.
Pamiętaj o tym. Hurry up and finish your homework. Kończ lekcję i śpij dobrze. Opowieść wigilijna? Jedna z moich ulubionych książek. Który duch nawiedził właśnie starego Scrooge'a? Duch obecnych świąt. A, Scrooge zrozumie, że zbłądził. Piękne dzięki. Wierzysz w duchy? Wierzę w duchy, które strzegą nas jak dobre anioły. Podoba mi się to. Ciociu Charlotte, nie chcę, żeby Laurel Springs się zmieniło. Ja też nie. Ale jeśli wszyscy sprzedadzą swoje firmy, dokąd pójdą? I co, jeśli nowe Laurel Springs mi się nie spodoba? Lubię je takie, jakie jest. Ja też. Spróbuję do tego nie dopuścić. Późno już. Pora spać. Dobranoc. Nie znalazłem nic ciekawego o firmie Hansler i wspólnicy. Żadnych skandali, żadnych przecieków informacji. Przykro mi. Alan. Drogi panie Banks, jestem reporterką z Laurel Springs. Interesuje mnie, jak sobie państwo radzą, odkąd firma Hansler zmodernizowała wasze miasto. Z naszym chcą zrobić to samo. Wróciłaś? Znowu nie udało mi się ucałować dzieciaków na dobranoc. Nie bądź dla siebie taka surowa. Widziałaś moją drugą rękawiczkę? Nie. Dokąd idziesz? Do hotelu. Chcę pogadać z tym biznesmenem. Ich propozycja wydaje mi się podejrzana. Przykro mi, że Jerry nie wróci jeszcze do domu. Mnie też. Źle się czuję, myśląc, że utknęłaś tu z naszego powodu. Nie tak miało być. Więc jeśli chcesz wrócić do miasta, do swojej gazety, jestem tu, bo chcę tu być z wami. Nie pozbędziesz się mnie. Rozumiesz? Muszę pomówić z tym Hanslerem. Nie możesz zadzwonić do niego rano? Nie zdziwi go moja wizyta. Jasne. Charlotte,
To ja, doktor Franklin. Słyszysz mnie? Yeah. Tak, słyszę pana. I hear you. Miałaś wypadek samochodowy. Rozumiesz? Yes, tak. Yes, I understand. Jestem cała. Am I okay? Pam, co z nią? Bez zmian. Jak dzieci? Podwiozła mnie do szkoły. Wiedzą, że jest źle. Gdzie doktor Franklin? Jest tu Charlotte. Ja się tym zajmę. Dzięki. Czy to był poważny wypadek? Nic nie pamiętam. Chyba tylko stłuczka, bo czuję się nieźle. Co to ma znaczyć? Proszę nie odchodzić. Co z nią? Miała bardzo groźny wypadek. Jest w śpiączce i nie wiadomo, kiedy się z niej wybudzi. Nic się nie zmieniło? Nic. Ale nie czuję bólu. Przywieziono i drugą ofiarę tego samego wypadku, również w śpiączce. Drugą ofiarę? O nie. Jak do tego doszło? Jechałam, żeby z tobą pomówić. Jestem tutaj i nie mam pojęcia, co się tu dzieje. Chyba mieliśmy wypadek samochodowy. Powinienem był pozwolić, żeby Rick się tym zajął. Ty mnie widzisz? Tak. I tylko ty. Świetnie. Muszę stąd wyjść. Mój asystent zamówi mi taksówkę. Daniel, chyba jeszcze jesteś w szoku. I think you're in shock. Czemu nie mogę go podnieść? Bo nas tu wcale nie ma. Też jestem tym wszystkim zdziwiona. Bardzo mi przykro z powodu wypadku. A, wypadek. Walnęłaś we mnie? Nie wiem, a może ty we mnie? Sygnalizator jest zepsuty. Nie wierzysz mi? Tego nie powiedziałem. On naprawdę szwankuje, więc to niekoniecznie moja wina. Dobrze. Wierzę ci. Co się stało? Nie wiem. Pomyślałam o wypadku i trafiliśmy tutaj. Mam własny samolot, ale to było fajniejsze. To szczęście, że żyjemy. Jak rozumiesz słowo żyjemy? I co? Lampa zniszczona. Ale prawdziwy problem to przestarzała sieć elektryczna. A czego potrzeba, żeby ją naprawić? Pieniędzy. Albo cudu. Nie ma co na nie liczyć. Biedna Charlotte. A nie mówiłam? Działałby, gdyby moja firma zmodernizowała ten teren. Moje rodzinne miasto to nie jakiś tam teren. Najchętniej wyjechałbym już z tej dziury. Jak miło. Chyba powinniśmy raczej ze sobą współpracować. Gwen? Ty mnie widzisz?
Nie, nie, tylko nie to. Tylko nie to. Kto to? Widzisz mnie? Proszę, odpowiedz mi. Obiecałam sobie, że już nie będę pomagać duchom. Chodźcie za mną. Jak mówiłam, przestałam pomagać duchom dawno, dawno temu. Czemu nas widzisz? Zawsze dostrzegałam rzeczy niewidoczne dla innych. Niektórzy mówią, że to dar. Ja nazywam to przekleństwem. Czemu? Duchy, które dowiadują się, że je widzę, nie chcą mnie potem zostawić w spokoju. Chyba rozumiem. To straszne. Na początku robiłam wszystko, co mnie prosiły. Wiem lepiej niż ktokolwiek inny, jak ciężko będzie wam wrócić do życia, które znaliście. Tak mi przykro. A co dokładnie pani wie, panno Hallinger? A pan to... Daniel Hassler. Słyszałam o panu. Chyba jej się nie spodobałem. Nie podoba mi się pana projekt. Moja rodzina żyje tu od 5 pokoleń i jakoś radzi sobie bez niczyjej pomocy. Prawda, Charlotte? Pamiętam dzień, w którym twoi rodzice przywieźli cię z domu dziecka. Zawsze czułam, że jesteś wyjątkowa. Masz w sobie tak silne światło, że aż zastanawiam się, skąd tak naprawdę jesteś. Co? Czy już przeniknęliście? Przeniknęliśmy? Nie wiem. Co to znaczy? Duchy, które bardzo chcą wrócić do świata żywych, mogą wpływać na realne wydarzenia. Z czasem przychodzi im to coraz łatwiej. Mogę zadzwonić do maklera i sprzedać akcje? Chce pan wrócić? Więc odpowiedź brzmi nie. Pańskie czyny w świecie duchów przesądzą o pańskim ewentualnym powrocie. Załatwcie niedokończone sprawy, te, które zajmowały wasze myśli przed wypadkiem. Czyńcie dobro. Tylko w ten sposób możecie powrócić i w końcu się obudzić. Dobrze. Tak zrobimy. Dziękujemy. Nie ma za co. Wykorzystajcie mądrze ten czas. Ciekawe. Jesteś jakąś wróżką? Co? Zawsze czułam, że jesteś wyjątkowa. Gwen jest dla mnie jak babcia. Pomogła nam. Nie słyszałeś, co mówiła? Mamy załatwić niedokończone sprawy. Pamiętasz, o czym myślałaś przed wypadkiem? Oczywiście. Martwiłam się o dom, rodzinę, przez twój plan. A ty o czym myślałeś? Żeby się stąd jak najszybciej wydostać. I jeszcze... A, nieważne. To może ocalić ci życie.
Myślałem o tym, jak całujesz. Słucham. Chciałaś wiedzieć. Co robimy najpierw? Oby nie to. Dzwony biją. Już południe. Chodź. Myślałem o Paryżu, a wylądowałem w Ogólniaku. Szukam kogoś. Twoje dziecko się tu uczy? Nie. Bratanek, Christopher. To już lepiej. Chcę coś zobaczyć na własne oczy. O, jest. Gdzie moja praca domowa, głąbie? Nie mam. Chyba się przesłyszałem. Sam ją sobie odrób. Co? Przyłóż mu. A nie chybasz. To palant. Zrób, co ci radzę. Dasz radę. Daję ci ostatnią szansę. Zrobisz to zadanie, czy nie? Nie. Jej ci sam je zrób. No już, jazda. Dobra robota. Teraz się zacznie. Co? Tak. Tego się nie spodziewałem. Ja też nie. Byłeś super. Dzięki, stary. Chodź do klasy. Chyba to Gwen nazywa przeniknięciem. Zwijamy się stąd. A ci dokąd idą? Kto? Chodź. Jesteś pewien? Tak. Chyba ktoś tu ma chłopaka. Niedoszłego chłopaka. Ty nigdy nie chodziłaś na wagary? Nigdy. Ja się uczyłam. Pracowałam. Taka byłam i taka jestem. I zawsze byłaś taka nieugięta? Tak. Przyszli tylko coś zjeść, a powinni być w szkole. Nie mogę uwierzyć, że Charlotte jest w śpiączce. Ja też. I ten facet straszny. Jego asystent się wcale nie przejął. Wszyscy na tym skorzystają. Nie odwołali głosowania. Świetna nowina. Nie dla miasteczka. Może tak będzie lepiej. Przyda mi się zastrzyk gotówki. Mnie też. Rozważają sprzedaż. To dla nich jedyna szansa. Carmen mogła pracować dla znanych projektantów, ale wolała wrócić do domu i otworzyć butik. A mąż Olivii był muzykiem jazzowym, który marzył o własnym hotelu. Oto i on. A ta restauracja należała do dziadka Tomiego. Sam uprawia warzywa, które tu podaje. Nie nakarmi więcej niż 60 osób dziennie. Miasto jest zbyt wyjątkowe, żeby je modernizować. Chcesz, żeby miało przyszłość? O nie. I co teraz? Czyli wychodzimy. I feel kind
Dziwnie się czuję na wagarach. Wiem, że chcesz ich pilnować, ale ja chcę się skupić na głosowaniu i powrocie do domu. Chcę odzyskać swoje życie. Możesz przestać mówić o sobie? Przecież nic ci nie zrobię. Przestań. Muszę iść. Zaczekaj. Dziwne. Dziękuję. Na pierwszy pocałunek trzeba zasłużyć, to prawda. I komu udało się przeniknąć? Dziękuję. Nie ma za co. Częstujcie się. Dziękuję, że odwiedziliście w szpitalu ciocię Charlotte. To nie było łatwe przeżycie. Wyzdrowieje? Na pewno. Chyba powinniśmy powiedzieć tacie. To jego siostra. Nie. Myślę, że na razie ma dość swoich zmartwień. Na pewno Charlotte nie chciałaby go denerwować. Masz rację. A dzisiaj w szkole przydarzyło mi się coś dziwnego. Jeden chłopak ciągle się mnie czepiał. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale czułem, jakby ciocia Charlotte... Co? Miała rację. Podpowiedziała mi, co zrobić. I czułem, że jest przy mnie, gdy mu się postawiłem. Wiem, co masz na myśli. Wiesz, że ja też to czuję? Czy to nie dziwne? Nie. Myślę, że to miłe. No, jedzcie, bo wystygnie. Wszystko będzie dobrze. Chyba źle zaczęliśmy naszą znajomość. Droga pani Hart, cieszę się, że ktoś w końcu zadał to pytanie. Żyje nam się teraz dużo gorzej. Po modernizacji podniesiono nam czynsz. Nie jestem wrogiem. Moja propozycja może wam pomóc. Chcesz pomóc przyjaciołom? Oczywiście. Czy tutaj wszyscy obchodzą święta? Tak. Gdzie trzymasz renifery? Gdzie twój świąteczny duch? A co to takiego? Dobroć, troska, spędzanie czasu z bliskimi. To nie dla mnie. Jak to? W domu nie obchodziliśmy świąt. Tata zawsze pracował. Tak jak ty? Był po prostu zajęty. Nie można mieć wszystkiego. A to zabawne. Im robi się starszy, tym więcej czasu chce spędzać ze mną. Chyba zdał już sobie sprawę, że nie był dobrym ojcem.
And now that's all he wants to do. Chce to nadrobić. But, you know, ale it's too late. Już za późno. Is it ever Czy na to może być za późno? Yeah. Według mnie, tak. But I think it is. It's okay. Ale nie szkodzi. I tak wyszedłem na ludzi. That's enough. I to ci wystarcza? To mnie ukształtowało. Czy choć raz obchodziłeś święta? Co masz na myśli? Kolędy, rodzinne spotkania? Nie. Kościół, żłobek? Nie, nigdy. Choinka? Nie, żadnych choinek. Chyba mamy coś do zrobienia. Pick one. Wybieraj. What? Co? Pick one. It's time Czas, żebyś ubrał swoją pierwszą choinkę. Teraz ją rozświetlimy. Jak to zrobiłaś? Nie wiem, ale podoba mi się. Mnie też. Udekoruj czubek. Duch obecnych świąt i Ebenezer Scrooge patrzyli w zadumie na choinkę. To ciocia Charlotte. To co? $200? Dziwne. Nikt nie wyciągnął mi ich ze spodni. Witamy w Laurel Springs. Mnie dziwi, że je rozdajesz. Umiem być szczodry. Tajemniczy Mikołaj. Schowaj je, zanim ktoś zobaczy latające banknoty i dostanie zawału, albo zacznie je gonić. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Kupisz mi to? Nie, skarbie. Chodźmy. Znowu to samo.
Zostawiasz wizytówki? Moja niezałatwiona sprawa polega na zdobyciu zaufania mieszkańców. Moja popularność w miasteczku wzrośnie. Słuchajcie. Nie wierzę, że to mówię, ale Charlotte przesłała nam wiadomość. A moja niezałatwiona sprawa to przekonanie ich, że nie powinni ci ufać. Po modernizacji stawki czynszu poszły w górę. Wielu ludzi musiało sprzedać ziemię i swoje domy. To jakiś szwindel. Tym razem ja prowadzę. Kościół? Poczekaj. Już jest. I co my tu mamy? O Boże. Twoja sprawka? Jakie piękne. Niebrzydkie. Gdyby przesłał je ktoś inny, powiedziałabym dziękuję. Po twoich słowach zleciłem to asystentowi. Pastorze, chyba jest cud. Sygnalizator zaczął działać. Proszę tylko zobaczyć. Ty? Ja nie zostawiam wizytówek. Niemożliwe. Niewiarygodne. Czy to możliwe, że Charlotte wysłała nam tę wiadomość? Jest w śpiączce. Może to jej duch. Poślizgnęłam się dzisiaj i ktoś mi pomógł. Mamo, musisz to zobaczyć. Gwen! Witaj! Masz tyle rzeczy na głowie, że pewnie nie masz czasu gotować. Dziękuję za troskę. Może wejdziesz? O nie. Ale zapraszam. Dzieciaki? Chodźcie tu. Pamiętacie panią Gwen? Zabawcie gościa, ja przyniosę coś do picia. Usiądzie pani? Chętnie, dziękuję. No cóż. Witamy. Przykro mi z powodu waszej cioci, Charlotte. Może to zabrzmi dziwnie, ale niektórzy sądzą, że jej duch krąży po mieście. Tak, słyszałam. I pani też w to wierzy? Wierzę, że Charlotte jest silną kobietą. Robi wszystko, co w jej mocy, żeby do was wrócić. Kto ma ochotę? Proszę. Miło, że nas odwiedziłaś. Te są gotowe. Po co robimy ciastka, skoro nie możemy ich zjeść? Bo obiecałam, że je zrobię. Właśnie tak mają wyglądać. Na co czekasz?
Jednym z powodów, dla których tu dziś przyszliście, była chęć wysłuchania kazania. Nowego i poważnego. Jednak nic, co mógłbym powiedzieć, nie będzie ważniejsze niż to, co powiedziała nam już nasza ukochana sąsiadka i przyjaciółka Charlotte Hart. W swoim najnowszym artykule przypomina nam, jak ważny jest duch świąt. Nie tylko w Boże Narodzenie, lecz każdego dnia. Dobroć, przebaczenie i radość nie są zależne od dat w kalendarzu. Myślę, że najlepszy sposób na wsparcie Charlotte, która w tej chwili walczy o życie, to spełnienie jej postulatów. Pochylmy głowy w modlitwie o to, aby szybko wróciła do zdrowia. Ona i oczywiście pan Hunsler. Wspomniał o mnie. Tacy jesteśmy. Ciastka. Mamo, czy to nie gwiazdkowe ciastka Charlotte? Tylko ona mogła je zrobić. Sprawy przybrały zły obrót. Ta kobieta wmówiła wszystkim, że wypędzimy ich z miasta. Do tego w całym mieście ludzie znajdują wizytówki Daniela. To wariactwo. Głosowanie jutro, a na razie nie mamy większości. Nie, nie wiem, co Daniel by zrobił. To co znowu? 3 razy? Chyba wiem, co mam zrobić. Co robisz? Nic. A ty? Nie rozumiem, co my tu jeszcze robimy. Nie powinniśmy się już obudzić. Chyba zrobiliśmy wszystko, co trzeba. Gwen, musimy pogadać. Zawsze tak jest. Pewnie zastanawiacie się, czemu wciąż tu jesteście. Coś w tym stylu. Niestety, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, że wasze losy są ze sobą splecione. Jeśli nie zaczniecie sobie pomagać, nigdy nie uda wam się wrócić. Musimy współpracować. Zgoda, ale co mamy robić? To proste. Nareszcie. Spójrzcie w głąb siebie. Słucham? Poszukajcie powodu, który sprawił, że zderzyliście się tamtej nocy. Wasze niedokończone sprawy są tutaj, w waszych sercach. Pomóżcie sobie nawzajem, a zyskacie szansę nie tylko na powrót do świata żywych, ale i na bycie lepszymi ludźmi. Zrozumiałeś, co miała na myśli? Że jest coś, co musimy w sobie naprawić. Doprawdy? Powinniśmy sobie pomóc znaleźć to coś. Jasne, rozumiem. Tylko, że ja nie mam wad. Jesteś chodzącą doskonałością? Jak najbardziej. Chociaż nie. Mam jedną wadę. Nie potrafię kłamać. Czyli powinieneś podszkolić się w kłamaniu. Jak ciężko być tobą. Niezmiernie.
Nie wszyscy są tak kryształowi jak ty. Co? Zrezygnowałeś ze wspaniałej pracy, żeby zaopiekować się rodziną brata. Nie znasz całej historii. Jak to? Nie ja zrezygnowałam z pracy, tylko praca ze mnie. Zajmowałam się sprawą zaginionego dziecka, która ciągnęła się wiele lat. A potem wszyscy poza mną stracili zainteresowanie. Mój szef nalegał, żebym zajęła się innym tematem, bo za bardzo zaangażowałam się w tamtą sprawę. Ale ja czułam, że ta dziewczynka żyje i nie chciałam przestać jej szukać. Chyba straciłam poczucie dziennikarskiej misji. Czułam, że moje artykuły nikomu nie pomagają. Tak mi się wydawało. I wtedy mój redaktor naczelny uznał, że powinnam odpocząć. Dlatego przyjechałaś tutaj? Tak. Mój brat wyjechał na misję zagraniczną, więc uznałam, że mój powrót do domu pomoże jemu i jego rodzinie. Choć może to oni bardziej pomagają mnie. Nic nie dzieje się bez powodu. Nawet spotkanie ze mną? Najwyraźniej. Tak sobie myślę, o nie. Dobrze, mów dalej. Mógłbyś wybaczyć ojcu, nawet wiedząc, że postępował źle? Czemu miałbym to zrobić? Bo on tego pragnie. A i ty poczułbyś się lepiej. Sądzisz, że właśnie to mam naprawić? Obaj na tym skorzystacie. Dobra, czemu nie? Coś jeszcze? Tak. Zaczyna się. Wie pan, co ja bym w panu zmieniła, panie Hansler? Co takiego, pan Nohart? Garnitur. Wiesz, ile kosztował? Nieważne. Już mi się opatrzył. W czym wolałabyś mnie oglądać? Śliczne. Nie jestem przekonany. Na pewno nie jest tak źle. Jak? Aż tak źle? Wyglądasz niekiepsko. Tak. Naprawdę nieźle. Moje transakcje zawsze mają charakter wiązany. Twoja kolej. Serio? O nie. Niczego nie włożę. Owszem, sam wybiorę. Dokładka? Nie powinienem, ale w końcu są święta. Dobry wieczór, panie burmistrzu. Ma pan chwilę? Oczywiście. Proszę siadać. Stan pana Hanslera się poprawił? Obawiam się, że nie. Ale wiem, że byłby zachwycony, gdybyśmy przypieczętowali umowę po jutrzejszym głosowaniu. A tak, racja, głosowanie. Myślę, że mieszkańcy się chyba nie zgodzą. Może to niewłaściwa pora, a może zwykły pech.
Nie znają was, ale znają Charlotte i sądzą, że ona nie popiera waszego planu. I właśnie o tym chciałbym pomówić. Cześć, przystojniaczku. Zapomniałam już, jak się nosi sukienki. Przypomnisz sobie. Gotowe. Wyglądasz pięknie. Dziękuję. Chyba znalazłem wadę. W sobie. Nie powinienem bać się bliskości. Bliskość nie jest zła. Przy tobie myślę o rzeczach, o których nigdy nie myślałem. I czuję coś, czego nigdy nie czułem. Gdyby nie to, że utknęliśmy w tym razem, w ogóle nie chciałabym z tobą rozmawiać. Kiepska sytuacja. Okropna. Chodźmy już. Chcemy odnaleźć drogę do świata żywych. Pójdę, dokąd zechcesz. Kolędnicy. Mogłem się spodziewać. Przepraszam, mam ważną wiadomość. Dobre wieści? Sami ocenicie. Jak wiecie, jutro czeka nas głosowanie dotyczące przyszłości Laurel Springs. Czeka was trudny wybór. Przyszedłem powiedzieć wam, że świąteczny duch udzielił się też firmie Hansler, która oferuje teraz potrójną wartość każdej nieruchomości. Charlotte. Zaczekaj. Czułam, że coś kombinujesz. Sprzedaż nieruchomości pomoże miasteczku, jeśli do niej dojdzie. Gwen mówiła, że musimy współpracować. Pomóż mi powstrzymać sprzedaż. Pomóż mi. A może ty powinnaś pomóc mnie? Wszystko może się tu zmienić. Kochamy Laurel Springs, nie chcemy się wyprowadzać. Miasteczko jest takie samo od lat. Spytajcie Charlotte. Gdzie ona jest? Co się stało? Musimy ci coś powiedzieć. Charlotte miała wypadek. Sam go sobie kupiłem. Cześć. Jak się masz?
czuję, jakbym była daleko stąd. A ty? Już wiem, jak to jest być samotnym w święta. Dziwne, bo przecież zawsze spędzam je sam. Tylko wcześniej mi to nie przeszkadzało, dopóki nie poznałem ciebie. Powiedz mi, w jaki sposób Laurel Springs skorzysta na modernizacji? Oby za chwilę nie przewróciła respiratora. Dlatego chcecie domknąć transakcję przed gwiazdką? Wznowiono rozmowy w kwestii budowy autostrady. Ktoś dał ci cynk. To spekulacje. Ale lepiej, żeby nikt ich nie widział. Bo mieszkańcy dowiedzą się, że wartość ich nieruchomości wzrośnie. Chcesz nas oszukać. Chcę zrobić interes. Tak to nazywasz. Żeby nie czuć wyrzutów sumienia. Nie. Tak to nazywam, żeby nie czuć nic. Jeśli na tym polega mój problem, to trudno. Ale wiesz co? To twoja wina, że się tu znalazłem. Szef ci zarzucił, że za bardzo się angażujesz. I co? Tym razem zaangażowałaś się jeszcze bardziej. Stałaś się swoim tematem. A przez to być może nigdy nie odzyskamy dawnego życia. Może i masz rację. Ale nie zamierzam się poddać. I nie martw się. Jesteś świetnym kłamcą. Dlaczego nie powinniśmy sprzedać? Oby się udało. Witajcie. Za chwilę wszyscy przedsiębiorcy otrzymają karty do głosowania. Głosowanie odbędzie się w samo południe, gdy zabrzmią dzwony kościoła. Wiecie, że dziś wybieramy przyszłość naszego miasteczka. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Trzymaj kciuki. Skoro nikt nie ma nic do dodania, ja mam. Co to jest? Skąd się tu wzięły? Ciocia Charlotte, czytajcie. Wznowiono rozmowy o nowej autostradzie. Będzie przebiegać przy Laurel Springs? Poważna sprawa. Autostrada czy fakt, że napisała to Charlotte? Oszukaliście nas. Charlotte o nas dba, a wy nie. Mam uwierzyć, że kobieta w śpiączce napisała oszczerczy artykuł, w którym zresztą nie wymienia żadnych dowodów? Na waszym miejscu dobrze bym się zastanowił przed podjęciem decyzji.
Już czas? Popełniacie błąd. Być może, ale ja nie. Wczoraj powiedziałem ci, że jestem człowiekiem interesu. Byłem nim. Ale zmieniłem się dzięki tobie. Tylko na początku nie zdawałem sobie z tego sprawy. Tu masz wszystko, czego potrzebujesz. Patrzcie, jest autostrada na oficjalnym dokumencie firmy Hansfer. Spójrz. Syno, będziesz się gęsto tłumaczył. Idziemy stąd. Thank you. Dziękuję. You're welcome. Nie ma za co. Teraz ty pomóż mnie. Myśli pani, że ona tu jest? Tak. Co robisz? Informuję świat o tym, co się stało. Drogi Alanie, opublikuj historię mojej szwagierki. Nie mogę go użyć. Rozładował się. Poradzisz coś na to? Już czas. Chciałabym, żeby tata przyjechał na święta. Ja też. Ale pamiętajmy to, co powiedziała ciocia Charlotte. Święta będą wtedy, gdy tata wróci do domu. Więc będziemy obchodzić gwiazdkę dwa razy. Mówiła też, żebyśmy nie tracili nadziei. Pochylmy głowy w modlitwie. Halo? Daniel? To ty? Wyświetla mi się twój numer. Halo? Tato? Nie słyszę cię, synu. Jesteś tam? Tak. Nie wiem, czy ty mnie słyszysz, ale wiedz, że cię kocham. Tato? Ja nie wiem, czy jeszcze cię zobaczę, ale... Wiedz, że ja też cię kocham. Jestem z ciebie dumna. Nie zrobiłbym tego bez ciebie.
wczoraj w szpitalu. Nie miałem na myśli... Miałeś. Nie szkodzi. Dzięki naszemu spotkaniu stałam się lepszą osobą. Przed wypadkiem myślałem o jeszcze jednej rzeczy. Pamiętam. Wesołych świąt. Dziękujemy za opiekę nad Charlotte. Oliver! Nie powinieneś tu wchodzić. My też za nią tęsknimy. Mamo, spójrz. Ciociu Charlotte. Czy ja żyję? Tak. Jest Boże Narodzenie. Wesołych świąt. Tak bardzo was kocham. My ciebie też. Wyzdrowiałaś. A co z nim? Z kim? Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Niesamowite. Kiepska sytuacja. Okropna. Nie mogę połączyć się z tatą. Chcę mu sama powiedzieć, że już wszystko dobrze. Na pewno się ucieszy. Sprawdzę, jak się miewa indyk. Gdy byliście w szpitalu, w mieście działo się tyle dziwnych rzeczy. Cudownych. Mieliście z tym coś wspólnego? Wiele osób tak uważa. To prawda? Są święta. Każdy może wierzyć w co chce. Spróbuję złapać tatę. Idę z tobą. Nigdy się nie przyznamy. Nigdy. Zapomniałam zapalić lampki. Mogłabyś? Jasne. Otwórzcie drzwi. Dobrze. Tata. Jerry, co ty tu robisz? Nie wiem dlaczego, ale powiedzieli, że możemy wracać do domu. Na stałe. Nie protestowałem. Twoja sprawka? I'm
Zadzwonię do taty. Welcome home. Witaj w domu. Tato, tu Daniel. Martwiłem się o ciebie jak zwykle. Skąd wiedziałeś? Od twojej bratowej. Widziałaś pierwszą stronę? Gazeta schodzi jak świeże bułeczki. Strona się zablokowała. Ludzie zaczytują się w tej historii. Nazywają ją świątecznym duchem. A tak między nami... To byłaś ty? Bez komentarza. Dobra, jeszcze to z ciebie wyciągnę. Posłuchaj, jednak chcę, żebyś wróciła. Gazeta cię potrzebuje. Uwielbiam cię, ale masz rację. Zawsze chcę sama gasić pożar. Wesołych świąt. Będę do ciebie jeszcze dzwonił. Możemy porozmawiać? Zawsze. Musisz o czymś wiedzieć. Pamiętasz, jak mówiłam, że nosisz w sobie silne światło? To prawda. Używaj go, bo ludzie tego potrzebują. Masz moc, którą zdobyłaś w świecie duchów. Naprawdę mam? Spójrz na lampki na choince. Nie podłączyłaś ich do prądu? Merry Christmas. Wesołych świąt. Merry Christmas. Merry Christmas. Jaki ładny. Jest dla mnie? A co dla mnie? To dla Christophera. Mam coś twojego. To moje najlepsze święta. Moje też. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Magdalena Machcińska-Szczepaniak. Czytał Tomasz Knapik.